Znamy terminarz Ekstraklasy na nadchodzący sezon 2024-25. Sezon w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze, już za nami, więc znamy 18 drużyn, które przystąpią do rozgrywek, a dziś Ekstraklasa opublikowała cały kalendarz spotkań. Na stronie Ekstraklasy możemy przeczytać: rozgrywki zostaną zainaugurowane dwoma piątkowymi meczami z udziałem dwóch drużyn reprezentujących Ekstraklasę w europejskich pucharach. Trzeci zespół grający w lidze konferencji rozegra swoje spotkanie w sobotę. Dokładne daty spotkań i godzin pierwszej serii spotkań opublikowane zostaną w połowie czerwca z ustaleniami z Canal+. W sezonie 2024-25 zostanie rozegranych 18 kolejek jesienią. Kluby zatem rozegrają równo po 9 meczów w domu, jak i na wyjeździe. Chcieliśmy, aby terminarz był dostosowany do optymalnych okoliczności, a mamy świadomość, że niektóre stadiony pełnią rolę również obiektów kulturalnych, na których odbywają się m.in. koncerty. Braliśmy pod uwagę również remonty lub budowę obiektów, maratony czy inne imprezy zewnętrzne. Uwzględniane zostały również uwagi, które zgłosiły kluby reprezentujące nas w europejskich pucharach. Sezon rozpoczniemy od meczów Mistrza Polski, jednego zespołu grającego w lidze konferencji. Chcemy, aby początek sezonu był naprawdę mocny. Rozgrywki startują przed drugą rundą kwalifikacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji, dlatego nasze zespoły będą miały więcej czasu na przygotowywanie. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że inauguracja nowego sezonu odbędzie się w piątek 19 lipca 2024 roku, a jego zakończenie zaplanowano na 24 lub 25 maja 2025 roku. Zobaczmy więc najważniejsze, czyli sam terminarz. Przedstawię dokładnie pierwszą i ostatnią kolejkę, a z pozostałych kolejek wybiorę dwa najciekawsze spotkania. Pierwsza kolejka prezentuje się więc następująco: Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Gieksa Katowice, Radomiak, Krakowia, Piast, Jagiellonia, Białystok, Puszcza, Niepołomice, Motor Lublin, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Górnik Zabrze, Stal Mielec, Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk. Druga kolejka: Widzew Łódź, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Motor Lublin. Trzecia kolejka: Lech Poznań, Lechia, Gieksa Katowice, Raków Częstochowa. Czwarta kolejka: Raków Częstochowa, Lech Poznań, Motor Lublin, Jagiellonia, Białystok. Piąta kolejka: Legia Warszawa, Radomiak, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Szósta kolejka: Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Siódma kolejka: Legia Warszawa, Motor Lublin, Jagiellonia, Białystok, Widzew Łódź. Ósma kolejka: Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok, Legia Warszawa, Raków Częstochowa. Dziewiąta kolejka: Górnik Zabrze, Gieksa Katowice, Radomiak Radom, Korona Kielce. Dziesiąta kolejka: Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Widzew Łódź. Jedenasta kolejka: Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Lech Poznań, Motor Lublin. Dwunasta kolejka: Lechia, Legia, Krakowia, Lech Poznań. Trzynasta kolejka: Legia Warszawa, Gieksa Katowice, Widzew Łódź, Górnik Zabrze. Czternasta kolejka: Legia Warszawa, Widzew Łódź, Raków Częstochowa, Stal Mielec. Piętnasta kolejka: Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa. Szesnasta kolejka: Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Piast Gliwice. Siedemnasta kolejka: Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Raków Częstochowa. Osiemnasta kolejka: Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Motor Lublin. Dziewiętnasta kolejka: Lech Poznań, Widzew Łódź, Legia Warszawa, Korona Kielce. Dwudziesta kolejka: Raków Częstochowa, Gieksa Katowice, Lechia Gdańsk, Lech Poznań.
21 kolejka Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Motor Lublin. 22 kolejka Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Krakowia, Jagiellonia Białystok. 23 kolejka Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk. 24 kolejka Motor Lublin, Legia Warszawa, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok. 25 kolejka Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań. 26 kolejka Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. 27 kolejka Górnik Zabrze, Legia Warszawa, Widzew Łódź, Lechia Gdańsk. 28 kolejka Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Motor Lublin, Lech Poznań. 29 kolejka Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Krakowia. 30 kolejka Gieksa Katowice, Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Widzew Łódź. 31 kolejka Widzew Łódź, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin. 32 kolejka Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok. 33 kolejka Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, Górnik Zabrze. Zobaczmy jeszcze całą 34 kolejkę. Zagłębie Lubin, Krakowia, Lech Poznań, Piast, Legia Warszawa, Stal Mielec, Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Radomiak Radom, Motor Lublin, Lechia Gdańsk, Gieksa Katowice, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Korona Kielce. I tak właśnie prezentuje się terminarz na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Dajcie znać, co o nim sądzicie, na jakie mecze najbardziej czekacie. Ja już zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć!